Obok telewizora mamy zamontowany pilot do sterowania klimatyzacją postojową przestrzeni mieszkalnej. Trzeba pamiętać, że klimatyzacja postojowa, której agregat znajduje się tutaj na dachu, działa tylko i wyłącznie po uruchomieniu kampera, po podłączeniu go do prądu zewnętrznego, czyli na polu biwakowania. Pomimo, że każdy z naszych kamperów posiada system fotowoltaiki i akumulatory postojowe, niestety klimatyzacja jest na tyle prądożerna, że wymaga zewnętrznego źródła zasilania. Sterowanie klimatyzacją, standardowy pilocik do jej uruchomienia, tak jak mamy w domu. Przejdźmy teraz do omówienia tematu ogrzewania kampera Bercika, który mamy system Webasto.